Siemanko, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, teraz dostaniecie szybką drogę, jak dojść do sprzedawcy, którego nie ma na mapie, a u którego będziecie mogli kupić fiolkę, która jest potrzebna do wyzwań, które oferuje Petra każdego tygodnia, za które otrzymacie legendarny, potężny ekwipunek. Fiolki te będą też wam potrzebne do zebrania wszystkich niewidzialnych skrzynek w lokacji Dreaming City. Tak więc bez zbędnego przeciągania, w tle macie gameplay, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym materiale poświęconym Destiny 2. Tymczasem, na razie. Incoming.